Witam serdecznie, z tej strony sportowy fanatyk. Dzisiaj opowiem Wam o Luigi Meronim, włoskim piłkarzu, który grał w latach 60. Jego historia jest ciekawa i jednocześnie tragiczna. Był bowiem pierwszym piłkarskim celebrytą, ale w czasach swojej świetności poniósł nieoczekiwaną śmierć. Zapraszam do oglądania. Luigi Meroni przyszedł na świat w Como w 1943 roku. Piłkę nożną uczył się grać na niewielkim boisku, które miało 60 metrów kwadratowych. To tam trenował driblingi i efektowne strzały. Meroni rozpoczął swoją karierę w lokalnej drużynie, ale dość szybko jego talent został wypatrzony przez Genoę. W 1962 roku piłkarz pochodzący z Como przeniósł się właśnie do tego zespołu. W Genui Gigi Meroni od razu został pokochany przez kibiców. Jego gra była finezyjna. Włoch zachwycał pięknymi golami, a swoim driblingiem wprawiał obrońców drużyny przeciwnej w zakłopotanie. Ówczesne najlepsze włoskie kluby bały się starć z Genoą właśnie ze względu na Meroniego. O piłkarzu jednak nie było głośno tylko ze względu na dobrą grę. W 1963 roku był zamieszany w aferę dopingową. Meroni po prostu uznał, że nie chce być badanym na obecność amfetaminy w organizmie. Włoch nie uniknął kary i został zawieszony na 5 pierwszych spotkań w sezonie 1963-1964. W 1964 roku ofertę kupna za prawego pomocnika Genoi złożyło Torino. Ten klub odradzał się dopiero po feralnej katastrofie samolotu z 1949 roku, w której zginęli wszyscy pasażerowie, w tym oczywiście piłkarze i sztab szkoleniowy. Torino potrzebowało nowych bodźców, nowych gwiazd, które pomogłyby w rywalizacji w lidze. Genoa zaakceptowała ofertę, Meroni podpisał kontrakt i zarazem przeniósł się do ekipy Il Toro. Podczas pobytu w Torynie coraz więcej mówiło się o życiu pozapiłkarskim Meroniego. Gwiazda Calcio wdała się w związek z Christianą Uderstadt, piękną kobietą, która miała polskie korzenie. Gigi coraz częściej woził się sportowymi autami, a na oczach miał okulary przeciwsłoneczne. W trakcie zgrupowań reprezentacji Włoch do tego stylu dokładał jeszcze kapelusz. Również na jednym ze zgrupowań trener reprezentacji poprosił Meroniego, by ten ściął włosy. Tłuste włosy były w tamtych czasach dość dziwnym problemem. Meroni jednak za nic miał polecenia trenera. Z upływem czasu jednak z pomocnika Torino zaczęli szydzić także kibice, nazywając go cyganem. W latach 60. życie piłkarzy było bardzo kontrolowane przez kluby. Nie mieli oni wielkiej swobody życiowej. Do prasy jednak codziennie dostawały się jakieś nowe informacje o Meronim. Ten chwilami reagował na to z uśmiechem. Pewnego dnia postanowił jeszcze bardziej podsycić burzę w mediach, który nie bowiem zorganizował wraz ze swoim kolegą happening, podczas którego zaczął spacerować z kurą na smyczy. Później Meroni próbował nawet założyć jej strój kąpielowy przed pójściem nad jezioro, ale jego próba się nie powiodła. Meroni bawił się z mediami w najlepsze, a w międzyczasie w jego życiu prywatnym działy się niestworzone rzeczy. Jego partnerka, Christiana Uderstadt, zakochała się w jednym reżyserze filmowym do tego stopnia, że wzięła z nim ślub. Co ciekawe, Meroni był nawet obecny na ceremonii. Po kilku tygodniach jednak Christiana uświadomiła sobie, że ślub z reżyserem nie miał sensu i postanowiła unieważnić małżeństwo. Tuż po tej decyzji znów była razem w związku z Meronim. Mimo wielu przeszkód i imprez w klubach, Meroni dalej piął się w hierarchii najlepszych włoskich piłkarzy. Torino był jeszcze skuteczniejszy niż w Genoi. Widzieli to działacze Juventusu, którzy latem 1967 roku zaproponowali za Meroniego 750 milionów lirów. Właściciel Torino natychmiast postanowił sprzedać swojego prawego pomocnika. Na transfer nie pozwolili jednak kibice Il Granata. Większość z nich pracowała w fabryce Fiata i to tam odbył się ich protest. Kibice wychodzili także na ulicę, byleby zapobiec przejściu Meroniego do odwiecznego rywala. Prezes Torino nie miał wyjścia. Musiał ulec i Gigi dalej grał w koszulce z bykiem na piersi. W październiku 1967 roku Meroni wraz z kolegą z drużyny Fabrizio Pollettim spotkali się na mieście, by świętować zwycięstwo 4-2 nad Sampdorią w czwartej kolejce ligowej. Obaj czekali w centrum Torino na swoje kobiety. Była 21. Meroni zostawił klucze do swojego nowego mieszkania mieszczącego się przy ulicy Re Umberto 53 swej partnerce Christianie. Próbował do niej się dodzwonić, ale nie mógł się skontaktować.
Po zaparkowaniu auta obaj postanowili poczekać na swoje towarzyszki w barze Zambon po drugiej stronie ulicy. Meroni był w dobrym nastroju, ponieważ małżeństwo jego partnerki dopiero co zostało unieważnione. Dzięki temu mogli wreszcie się pobrać. Ignorując przejście dla pieszych i światła drogowe, Meroni i Poletti dotarli do centrum placu, na którym ruch pojazdów odbywał się w obu kierunkach. Nagle Meroni zrobił krok wstecz, by uniknąć samochodu, który nadjeżdżał z dużą prędkością z prawej strony. Zrobił to dokładnie w chwili, gdy z drugiej strony nadjechało inne auto. Fiat 124 Coupé. Kierowca zaczął gwałtownie hamować, nie zdołał jednak zatrzymać się na czas. Samochód lekko zranił Polettiego, za to Meroni został uderzony w lewą nogę. Poletti powiedział później: kiedy podniosłem wzrok, Gigiego już nie było. Piłkarza bowiem wyrzuciło w powietrze, po czym z impetem uderzyła w niego nadjeżdżająca Aprilia, która ciągnęła go po asfalcie przez 50 metrów. Fiat 124 zatrzymał się na torach tramwajowych dalej od ulicy. Kierowcą drugiego pojazdu był Attilio Romero, 19-letni student, fanatyczny kibic Torino. Posiadał m.in. karnet na wszystkie mecze domowe drużyny. Był synem znanego lekarza. Dopiero co otrzymał prawo jazdy. Jego ulubionym piłkarzem był właśnie Gigi Meroni. Romero trzymał w pokoju plakat ze swoim idolem powieszony zaraz obok dużej flagi Torino. Krążyły nawet pogłoski, że w aucie, którym jechał, woził zdjęcie piłkarza. Bez wątpienia tamtego dnia oglądał mecz Torino z trybun. Romero stawił się tego samego wieczora na posterunku policji i z tej samej nocy został zwolniony do domu. Mieszkał zaledwie 13 numerów za Meronim przy ulicy Re Umberto 66. Romero zeznał, że Meroni przechodził przez jezdnię i w pewnym momencie zrobił krok wstecz. Tymczasem Poletti zaprzeczył temu, jakoby jego przyjaciel zachował się w ten sposób. Żadne z aut nie jechało specjalnie szybko. Ponieważ ambulans długo nie przyjeżdżał na miejsce wypadku, do szpitala obu piłkarzy odwiózł inny kierowca Giuseppe Messina. O ile Poletti nie był poważnie ranny, o tyle stan Gigiego okazał się bardzo poważny. Lekarz powiedział później: Gigi nie zagra więcej w piłkę, ale prawdopodobnie przeżyje. Tymczasem wszelkie wysiłki na nic się zdały. Luigi Meroni zmarł o 22:40 w wieku zaledwie 24 lat. Miał połamane obie nogi oraz miednicę, doznał też poważnego urazu głowy. Pod szpitalem szybko zebrał się tłum. Kibice bowiem chcieli pożegnać swojego ulubieńca. W uroczystości pogrzebowej wzięło udział 20 tysięcy kibiców. Uroczystością przewodził ksiądz Turynu Don Francesco Ferraudo, który przemawiając do tłumów powiedział, że Gigi nie był jedynie ciałem, mięśniami i nerwami. Był również geniuszem, miał w sobie życzliwość, odwagę, zrozumienie i wspaniałą myślność. To, co zdarzyło się tydzień po pogrzebie Meroniego, przeszło do historii Calcio. Miały być wówczas rozegrane derby Turynu. Przed meczem nad stadionem pojawił się helikopter, który zrzucił na murawę kwiaty. Złożono je później przy prawej linii bocznej na połowie piłkarzy Torino, dokładnie tam, gdzie grał niegdyś Meroni. Sam mecz stał się tym bardziej dramatyczny z powodu ciszy, jaka przez długi czas panowała na trybunach. Torino wygrało spotkanie 4-0, co jest najwyższym do tej pory zwycięstwem odniesionym przez drużynę i Granata w pojedynku derbowym. Meroni wziął udział w 7 spotkaniach z Juve i nigdy jednak żadnego nie wygrał. Również Attilio Romero wysłał kwiaty na boisko. 2 tygodnie później Torino wspięło się na szczyt ligowej tabeli pierwszy raz po katastrofie lotniczej. Było to jednak tylko chwilowe, jako że byki potrzebowały prawie 10 lat, by na nowo sięgnąć po Scudetto. Ta historia zdaje się mieć swój osobliwy finał. W roku 2000 turyński klub wybrał nowego prezydenta. Został nim wieloletni kibic Toro, adwokat Fiata. Nazywał się Attilio Romero. Ten sam Attilio, który w 1967 roku potrącił swojego idola Luigiego Meroniego. Klub trafił więc w ręce prezydenta, który uśmiercił jednego z jego najsłynniejszych zawodników, nawet jeśli był to wypadek. Wywołało to sporo dyskusji. Kibice rozczarowani słabymi występami drużyny niekiedy nazywali Romero wręcz mordercą. W 2005 roku klub Torino upadł. Było to gorzkie zakończenie prezesury Romero, człowieka, który do dziś ma zadrę sercu. Jego losy przeplatają się z historią Torino w sposób tragiczny, a pomyśleć tylko, że był on kiedyś zwykłym kibicem drużyny.
Luigi Meroni natomiast przeszedł do historii jako piłkarz o wybitnych umiejętnościach, których nie było mu dane do końca wykorzystać. Dziękuję za uwagę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału Sportowy Fanatyk i dawania łapek w górę pod filmami. To z pewnością pomoże mi w rozwoju kanału. Trzymajcie się, cześć!